Dotychczas w Częstochowie spiderowerzyści mogli korzystać z obiektu, jaki znajduje się w dzielnicy Północ. Teraz byliśmy świadkami otwarcia kolejnego toru, tym razem w dzielnicy Wrzosowiak, który powstał z środków budżetu obywatelskiego. Ten projekt uzyskał w zeszłym roku najwięcej głosów, jeżeli chodzi o dzielnicę Wrzosowiak. Już przed otwarciem on się cieszył dużą popularnością. Dzieci, młodzież w różnym wieku spędzają tutaj czas. To jest bardzo fajne, ponieważ jest jakaś alternatywa. Nie tylko placy zabaw, gdzie raczej korzystają z nich małe dzieci, to mogą starsze dzieci i młodzież, a nawet dorośli. Fakt, że mieszkańcy głosowali za budową tego obiektu, nie dziwi, patrząc na sporą grupę osób, która postanowiła pojawić się na obiekcie w dniu jego otwarcia. Jednocześnie pokazuje to, że sam fakt powstania budżetu obywatelskiego, nie tylko jeśli mowa o nowym torze spidrowerowym, ale także o innych inwestycjach, jest jak najbardziej trafionym pomysłem. Decyzją samych mieszkańców tutaj w dzielnicy Wrzosowiak powstał tor speedrowerowy. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zdecydowali się zagospodarować ten nie za bardzo do tej pory zagospodarowany teren właśnie w taki sposób. I cieszę się też, że speedrower odnosi coraz większe sukcesy w Częstochowie i nie tylko w Częstochowie. Jest coraz bardziej popularnym sportem również wśród samych mieszkańców. Po części oficjalnej przyszła pora na ściganie. Zawodnicy tym razem wzięli udział w turnieju bez pers i mogli po raz pierwszy sprawdzić możliwości tego obiektu. Tor jest nowy, nowo powstał. Tor ma nowe profile, jest inaczej, jest krótszy od naszego na północy zdecydowanie. Na razie to jest nowy obieg, więc się go uczymy. Jako pierwsze zawody mamy tutaj bez persy. Jest fajna impreza. Emocji w czasie zmagań speedrowerzystów nie brakowało, a kolejne wyścigi z uwagą obserwował prezes LTORG z Włókniarz Częstochowa, Michał Święcik. Ja od lat przychodzę na zawody speedrowera i kibicuję chłopakom. Wbrew pozorom tu są konie w nogach, a nie konie mechaniczne na rowerze, ale jest emocjonalnie, rzeczywiście ci zawodnicy jadą na całość. Emocje i walka. To jest taka namiastka, powiem szczerze, żużla. Mamy więc w Częstochowie dwa obiekty, gdzie zarówno zawodnicy Lwów Awi Częstochowa, jak i amatorzy mogą rywalizować w tej ciekawej dyscyplinie sportu, co na pewno cieszy zarówno uczestników zmagań, na przykład tych sobotnich, jak i sympatyków tego sportu. Co równie ważne, w sąsiedztwie Częstochowy od pewnego czasu także istnieje tor speedrowerowy, a włodarz gminy Poczesna liczy na dalszą owocną współpracę między samorządami, między innymi w kwestii rozwoju tej dyscypliny sportu. Oczywiście będziemy ze sobą współpracować tak jak w przeszłości, tak jak obecnie. Liczymy na tą współpracę w przyszłości po to, żeby organizować piękne uroczystości Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, czy zawody krajowe.